Rzeki i strumienie potrafią robić to lepiej od jezior czy stawów. Samooczyszczanie – proces unieszkodliwiania zanieczyszczeń. Przepływ wody, mieszanie, rozcieńczanie – to przemawia za wodami płynącymi. Ale i stojące dają sobie radę, o ile tych zanieczyszczeń nie jest za wiele. I tu potrzebne są małże, biofiltratory. Goście, którzy filtrują zawiesinę wodną, bo muszą coś spożyć. Przy okazji łykają różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym związki organiczne i metale ciężkie. A jeden taki małż albo małża, to zależy od stanu cywilnego. Może przefiltrować powyżej 20 litrów wody w ciągu godziny. To się nazywa spożycie. Jeszcze mamy specjalną pożywkę przygotowaną dla małży, czyli zawiesinę glonów. Tam jest fitoplankton. Postanowiłyśmy przerwać biesiadę małżom. Zresztą już niespecjalnie są zainteresowane jedzeniem. Chcą iść do domu. To prawda. Jednak osiągnęliśmy zamierzony efekt, ponieważ małże są w tej chwili w akwarium, które wyraźnie jest bardziej przezroczyste niż akwarium kontrolne. Także to prawda. Biomaszyneria do samooczyszczania wody działa. Przeprowadzone eksperymenty pokazały rolę organizmów filtrujących, w tym przypadku małży, w naturalnych procesach samooczyszczania wód powierzchniowych. Czasami wystarczy nie przeszkadzać naturze, a poradzi sobie sama z utrzymaniem jakości wody. Warto podkreślić, że w przypadku, gdy wspomagamy proces klarowania wody przez użycie np. siarczanu miedzi, tak jak to zrobiliśmy w eksperymencie temu poświęconym, jednocześnie uśmiercamy małże, zakłócając w ten sposób naturalne procesy samooczyszczania. Tu jest przód. Tu jest przód, tak. Czyli twarzą do publiczności. Twarzą do publiczności. O, zobacz, widzisz, jak działają? Wyrzucają pelety z jamy ciała. To są fekalia małże. Czyli trochę brudzą. Tak, oczywiście. Nie jest tak, że tego czyszczą. Z tym, że w peletach są ładunki zanieczyszczeń. One po prostu trafiają bezpośrednio szybko do osadów dennych i pozostają w wodzie.